Witamy naszych widzów w informacjach telewizji Damy z Legnicy. Dziś powiemy przede wszystkim o drastycznym wzroście cen za wywóz odpadów, jaki legniczanie będą ponosić od 1 maja. Będzie też o zasadach przeprowadzania uroczystości kościelnych w Wielkim Tygodniu. Zapraszamy. Od 1 maja legniczanie będą ponosić wyższe koszty wywozu odpadów segregowanych. W poniedziałek uchwałę w tej sprawie przegłosowało większość radnych. To oznacza, że koszt opłat za śmieci miesięcznie wzrośnie o blisko 5 zł od osoby. Będzie to 26,50. Nie wszyscy radni godzili się z tym pomysłem. Wraz ze wzrostem cen niestety nie idzie w parze poprawa jakości. Ja w ciągu dosłownie kilku dni dostałem dziesiątki, jak nie setki zdjęć, gdzie mieszkańcy pokazują, że miasto nie radzi sobie z oczyszczaniem miasta, gdzie jest bardzo dużo odpadów, które czekają na wywiezienie. A przypomnę, że niewiele ponad rok temu mieliśmy już wzrost ceny za wywóz nieczystości o ponad 100%. Jak tłumaczył rząd miasta w Legnicy, podwyżka to konieczność w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wyższe ceny nie oznaczają lepszej jakości odbioru odpadów, bo w Legnicy zaczyna wyglądać naprawdę nieciekawie. Dziesiątki fotografii, które dostałem dotyczących legnickich dzikich wysypisk czy przesypujących się zasieków, według mnie świadczą o pewnej bezsilności ludzi tak naprawdę, którzy nie mogą doprosić się, aby Legnica była czystym, schludnym miastem. Bardzo bym chciał, żeby wraz ze wzrostem cen, które zafundował nam prezydent, jednak poszła również w parze jakość, żeby miasto po prostu było czystsze. Mimo wysokich kosztów, wielu legniczan, w tym również radni, próbuje doprowadzić miasto do porządku własnymi rękoma. Sporo akcji sprzątania zjednuje sobie coraz większą popularność. Wśród takich działań pojawiła się inicjatywa sprzątania Kaczawy. Akcja w Legnicy odbyła się 28 marca. Było 80 wolontariuszy. Zebraliśmy 100 worków śmieci, tego się nawet nie spodziewaliśmy, bo ja zakładałem szczerze, że do tych śmieci będzie 30-40 worków 120-litrowych, zebraliśmy 100 worków 160-litrowych, więc to pokazuje skalę problemu. Bardzo się cieszę, że taka akcja jak sprzątanie Międzywala Kaczawy została zorganizowana. Nie mogłem sobie wyobrazić, że mógłbym w czymś takim nie uczestniczyć po tym, jak rozpocząłem tutaj akcję podnoszenia minimum 5 śmieci dziennie. Tak by takie miejsca jak tutaj, o, w tym miejscu tu za nami, zostały wysprzątane. Chciałbym, żeby też jak najwięcej osób przyłączyło się do akcji porządkowania Legnicy, bo naprawdę to nie kosztuje dużo, żeby się zatrzymać i parę papierków dziennie podnieść. Nie zawsze jednak sprzątanie odpadów i umieszczanie ich tam, gdzie ich miejsce, czyli w śmietniku, może być bezpieczne. Przekonał się o tym radny Piotr Niemiec, któremu za ten proceder Zarząd Dróg Miejskich zagroził karą grzywny w wysokości 500 zł. Co się tyczy pisma, które dostałem z Zarządu Dróg Miejskich, pouczającego mnie o tym, że podrzucając śmieci na przystanek narażam tutaj przechodniów na niebezpieczeństwo, no uważam, że nie jestem winny w tym przypadku, ponieważ śmieci podniosłem z okolicy tego śmietnika i te śmieci teoretycznie należały do tego śmietnika. To po prostu ktoś je wyrzucił i ja w ramach mojej akcji podnieść 5 śmieci dziennie postanowiłem je przenieść. Przykład radnego może zahamować tych, którzy dbają o wygląd miasta i są gotowi osobiście zbierać odpady. Procedury urzędników tuż po stawkach, jakie zaserwowano legniczanom od maja za odbiór odpadów, zdają się mieć coraz mniej sensu. Przedłużono czas, w którym rodzice i opiekunowie mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19, żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 11 kwietnia. Zasady jego przyznawania nie zmieniły się. Pracownicy sektora medycznego, którzy nie skorzystają z opieki żłobka lub przedszkola, także mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje na opiekę nad dziećmi do 8 lat i starszymi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.
Z myślą o bezdomnych zwierzętach w Legnicy do majówki prowadzone będą różne działania. Organizatorzy przewidują m.in. robienie tatuaży, z których dochód przekazany będzie na rzecz Fundacji Przytul Psiaka i Kociaka. Poza tym będą też działania edukacyjne na temat dziko żyjących zwierząt. Przewidziano również sportowe atrakcje. W chwili obecnej trwa wyjątkowy Podaj Łapkę Challenge. Jak to działa? Dostajemy nominację. Od chwili nominacji mamy 48 godzin, aby wrzucić na swojego Facebooka zdjęcie albo ze swoim zwierzakiem, albo z logiem naszej akcji. Następnie musimy w tym czasie nominować kolejne dwie osoby do akcji. No i punkt bardzo ważny. Trzeba zasilić albo konto zbiórki, albo przynieść to do szkoły dary. Dary to są bardzo tutaj różne, bo fundacja ma szerokie potrzeby. To są różne koce, smyczki, karma sucha, karma mokra, leki. Mile widziane są też kubraczki używane dla zwierząt po zabiegach sterylizacyjnych. Dary przynosimy do szkoły, do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. To się mieści na terenie kampusu, na którym stoimy PWSZ. Wjazd do szkoły na hasło zwierzęta, akcja jest darmowy. Ochrona kieruje, gdzie jest wejście do szkoły i przy portierni zostawiamy, więc bez żadnego problemu podjeżdżamy praktycznie pod miejsce magazynowania od razu. Challenge zainicjowała młodzież z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, która poza tym działaniem ma zamiar przy współpracy z portalem tulegnica.pl i fundacją prowadzić rubrykę o adopcji. Dotąd takie działania były w zakresie TOS i AWOR. Pieniądze będą przeznaczone na sterylizację bezdomnych kotów i przeznaczone również na rozwój fundacji. Zbieramy również dary. Uważam, że w czasie epidemii bardzo fajne jest organizowanie takich akcji, bo pomagamy zwierzętom, o których tak naprawdę teraz się nie pamięta, bo najbardziej się skupiamy na ludziach. No i to też jest taka trochę odskocznia od tego całego zamieszania z koronawirusem dla nas, bo myślimy też o czymś innym tylko, a nie o siedzeniu w domu i martwieniu się, czy zostaniemy zakażeni koronawirusem, czy nie. Akcja mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że to bardzo fajny pomysł nam przyszedł do głowy z tym, żeby tak pomóc tym zwierzątkom, które właśnie potrzebują tej naszej pomocy. Planujemy event kulturowo-sportowy. Mamy bardzo dużo pomysłów, jeżeli chodzi o ten event i inne takie rzeczy. Na samym evencie planujemy po prostu sprzedawać ciasta, zawieszki, loga. Planujemy też zbierać pieniądze do puszek. To jest bardzo fajna akcja, bo i tak cały czas siedzimy w domu i w sumie poza lekcjami to już w sumie takiego nic nie robimy, bo ani gdzieś wyjść do kina czy coś. A taka właśnie akcja to tak sobie siedzimy i tak wszystko robimy teraz w internecie. Chcielibyśmy bardzo podziękować osobom, które się to zaangażowały. Bardzo dużo osób starszych, młodszych z naszej szkoły, też z okolicznych szkół, takich jak drugie liceum ogólnokształcące, Henrykówka i wiele innych. W działania zaangażowały się zarówno osoby starsze, jak i te młodsze z różnych środowisk. Nie brak różnych instytucji, organizacji pozarządowych. Jak dotąd z inicjatywy młodzieży udało się zebrać ponad 2300 zł. Prawie wszystkie uroczystości związane z Wielkim Tygodniem odbędą się na terenie diecezji legnickiej, ale jak zapewnia ksiądz Waldemar Wesołowski, rzecznik prasowy diecezji, ceremonie będą miały miejsce z wszelkimi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Jeżeli chodzi o uczestnictwo wiernych, no wiadomo, w zależności od powierzchni, jedna osoba na 20 metrów kwadratowych z zachowaniem wszystkich przepisów sanitarnych. Jeżeli chodzi o obecność na mszach, to biskup podtrzymuje w mocy dyspensę, którą udzielił w październiku, której udzielił w ubiegłym roku, dotyczącą właśnie zwolnienia tych osób, które z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć, bądź są chore, przeziębione. Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w liturgiach, mogą uczestniczyć w nich poprzez transmisję w mediach. Nabożeństw Wieczerzy Pańskiej będzie więcej. Wśród tradycyjnych obrzędów wielkanocnych nie będzie na pewno, w związku z koronawirusem, mycia stóp. W poszczególnych parafiach, a jest ich na terenie diecezji legnickiej 270, wierni będą mogli brać udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. Wielki Piątek to jest Dzień Męki Pańskiej, w którym też takim centralnym momentem jest adoracja krzyża i już znowu tutaj pewna zmiana. Zazwyczaj jest tak, że po odsłonięciu krzyża
wierni podchodzą i na znak szacunku, czci całują krzyż. Oczywiście tego momentu w tym roku nie będzie. Sobotnie święcenie pokarmów ma odbywać się w miarę możliwości w każdej z parafii, ale poza kościołami. O organizację tych wydarzeń mają zadbać indywidualnie wszyscy proboszczowie. Tam, gdzie to jest możliwe, właśnie poza świątyniami, czyli na placach, gdzieś na zewnątrz, i znowu z zastosowaniem wszystkich przepisów sanitarnych, obostrzeń. Jeżeli chodzi o procesję, która kończy liturgię Wigilii Paschalnej, jest możliwość zorganizowania procesji, jednak właśnie nie może być ona rozbudowana i również tam, gdzie proboszczowie zdecydują na taką procesję, to też oczywiście z zachowaniem tych wszystkich zasad. Również niedzielne nabożeństwa wielkanocne będą miały miejsce we wszystkich parafiach legnickiej diecezji. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy w naszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych świąt, mimo atmosfery, jaką kolejny już raz zaserwowała nam pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia.